niepokoić mieszkańców toruńskiej spółdzielni mieszkaniowej. Ich rachunki pójdą w górę, ale nie o 500%. Chociaż właśnie o tyle wyższa jest opłata stała za ciepło od ojca Rydzyka niż od PGE Toruń. U redemptorysty miało być tanio i ekologicznie, a jak jest, o tym Maciej Mazur. Geotermia działa. Mieszkańcom Torunia od razu zrobiło się cieplej. Niektórym nawet gorąco. Podwyżka to podwyżka. To jest coś okropnego. Czytałem, ale nie zagłębiałem się jeszcze, ale z tego co pamiętam to jest jakieś 500%. Mieszkańcy spółdzielni Lubinkowo dowiedzieli się, że po podłączeniu geotermii będzie drożej, bo uwaga, w jej taryfie opłata stała jest wyższa o 500% w porównaniu z cennikiem PGE Toruń, a opłata zmienna jest wyższa o 64%. Zatwierdzanie taryfy, która jest 500% wyższa niż taryfa oferowana przez największego operatora, to jest jakiś pusty śmiech. Geotermia funkcjonuje. Następuje przecięcie wstęgi. Od 3 tygodni. Uroczyście poświęcona, co można było obejrzeć w telewizji, Trwam pompuje swoją wodę do miejskiej sieci. Już otwarta jest geotermalna ciepłownia. Kłopot w tym, że wodę trzeba jeszcze podgrzać, co nie jest takie niespotykane, więc jej cena oczywiście rośnie. Wystąpię do PGE Toruń z prośbą o przedstawienie już szczegółowej informacji dotyczącej kalkulacji tej ceny ciepła. Z grubsza chodzi o to, że firma ma własne tańsze ciepło, ale musi też odbierać droższe od ojca dyrektora. Ale jakie tam musi? Chce i jest bardzo zadowolona. Sam pan prezes tak mówił podczas otwarcia. Zyskaliśmy solidnego partnera biznesowego, przewidywalnego, lojalnego partnera. Ale no ja i do przodu, no 500% do przodu. Te 500% weźmie na siebie lojalny państwowy partner. Dla mieszkańców miasta podwyżka wyniesie kilka procent. Może i będzie drożej, ale za to woda płynie poświęcona. Dziękujemy na ręce pana premiera. Dziękujemy za to, że żeście nas nie blokowali. Nie blokowali, nawet pomagali. Pomagali ile mogli i było warto. Daje takie wspaniałe efekty, również efekty w postaci tej ciepłowni, którą przed chwilą otwieraliśmy i którą wspieraliśmy jako rząd. Skoro efekty wspaniałe, to każdy chętnie się do nich dołoży. Czału dostaję, bo bardzo kocham ojca dyrektora. Jestem wdzięczna wszystkim, którzy o tym zadecydowali. Bardzo. A jeżeli Warszawa go tak kocha, to może niech go zabierze. Aleluja i do przodu i na ludzi stawiać. Święte słowa. Maciej Mazur. Fakty. A na